Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Marek Skalski, jestem redaktorem naczelnym nowego portalu historycznego niesamowitahistoria.pl, a zarazem zastępcą redaktora naczelnego serwisu informacyjnego wolność24.pl. Od czasu do czasu umawiam się z osobami, z ciekawymi osobami, z którymi mógłbym porozmawiać na tematy dotyczące historii, naszej historii, historii Polski, ale również generalnie historii cywilizacji. Dzisiaj moim gościem po raz kolejny jest pan dr Paweł Zyzak, którego witam serdecznie. Witam serdecznie. Ostatnio rozmawialiśmy na temat książki najgłośniejszej doktora Zyzaka pod tytułem Lech Wałęsa, Idea i Historia. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy, które niejako łączą się również z tym tematem. Będziemy rozmawiać na temat kolejnej książki doktora Zyzaka pod tytułem Efekt domina. Jest to książka poświęcona generalnie współpracy, znaczy działań służb specjalnych na terenie Stanów Zjednoczonych w okresie szeroko pojętego PRL. Tak? Jest to temat bardzo, dość słabo zbadany jeszcze przez polskich badaczy, również amerykańskich, no ale jakby polscy badacze powinni być bardziej tym zainteresowani. A jest to temat niezmiernie ciekawy. Doktor Zyzak podjął właśnie prób rozpoczęcia tej pracy, rozpoczęcia tych badań, no i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to generalnie ta praca wyglądała, jak wyglądały kwestie zdobycia tych materiałów. No, wiemy, wszystko co tyczy tajnych służb jest w dużej mierze do zdobycia trudne. Jak to wyglądało w tym wypadku? Jaka była specyfika tej pracy? Pracę nad tą publikacją rozpocząłem jeszcze w okresie, kiedy no nie ucichła burza wokół książki dotyczącej Lecha Wałęsy, czyli de facto pracowałem nad nią kilka lat. No jest to w pewnym sensie uzupełnienie do życiu, to jest taka errata do życiorysu Lecha Wałęsy, bo uzupełnia nam ten fragment, który dotyczy relacji politycznych, osobistych Lecha Wałęsy z czynnikami na emigracji w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście zainteresowania służb specjalnych tą współpracą. W swojej biografii Lecha Wałęsy wspominałem o związkach Lecha Wałęsy, czy poparciu, jakie Lechowi Wałęsie udzielały amerykańskie i zachodnie związki zawodowe. Tutaj rozwijam także ten wątek. Amerykańskie związki zawodowe, zachodnie związki zawodowe, wielkie centrale związkowe, do których AFL-CIO, czyli Amerykańska Centrala Związkowa, należały, jeszcze w okresie pierwszej Solidarności, w okresie karnawału, wspierały finansowo i technicznie Solidarność. Ta współpraca nie ustała po stanie wojennym, była przeprowadzana w warunkach konspiracyjnych, no i wzbudziła oczywiście ciekawe zainteresowanie komunistycznych służb specjalnych, które postanowiły wykorzystać swoje doświadczenia z prowadzonych po II wojnie światowej operacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych, polegających na zinfiltrowaniu organizacji emigracyjnych i zinfiltrowaniu kanałów przesyłu właśnie sprzętu, pieniędzy, informacji, ludzi z kraju na zachód, z zachodu do kraju. Mało wiemy na ten temat, dlatego że większość z tych dokumentów dotyczących tych wielkich operacji, w rodzaju operacja Węże, która dzieliła się jeszcze na poszczególne podsprawy dotyczące poszczególnych grup opozycyjnych w poszczególnych krajach, zostały w pierwszym szeregu zniszczone przez komunistów, bo one tak naprawdę doprowadziły do rozpracowania, w jakim zakresie tego jeszcze nie wiemy, musimy ustalić, zarówno emigracji, jak i podziemia w Polsce. Czyli nie trzeci departament, słynna bezpieka, rozpracowywał tak naprawdę podziemie w kraju, tylko właśnie wywiad i kontrwywiad, infiltrując, penetrując kanały. Bo proszę sobie wyobrazić książkę, która wędruje z emigracji, z Francji przykładowo, kanałem do Polski. Ta książka dociera do najmniejszej komórki wewnątrz Solidarności. Wystarczy i śladem tej książki. No więc komuniści nie tylko wprowadzali w kanały swoich prowokatorów, swoich agentów, nie tylko zakładali fikcyjne, spenetrowane organizacje na Zachodzie, ale również szpikowali książki, sprzęt nadajnikami, innymi środkami technicznymi, które pozwalały naprowadzać, pozwalały docierać do poszczególnych grup opozycyjnych. Stąd też, jeżeli chcemy w przyszłości spenetrować tą historię najnowszą, lat 80., to musimy docierać do tego rodzaju materiałów. One nam powiedzą, co tak naprawdę się wydarzyło. Mottem książki Efekt domina jest słynna fraza, która była używana w okresie Watergate, follow the money. Podążaj tropem pieniędzy. No właśnie, pieniądze. I pieniądze są chyba tutaj kwestią kluczową, no bo
Oczywiście nie wiemy dokładnie, jakie to były sumy, ale można domniemywać, że były to sumy bardzo poważne, które były kierowane no właśnie z tych central zagranicznych związków zawodowych, bądź innych organizacji publicznych, również prywatnych, fundacji i tak dalej. No i jak, czy może Pan na podstawie swojej pracy badawczej nas naprowadzić, jak to generalnie, technicznie, praktycznie się odbywało, bo mówimy o rzeczywiście bardzo poważnych kwotach pieniędzy. Mhm. Tak? Jak, czy coś można tutaj już wyjaśnić w tej sprawie? Więc mówimy prawdopodobnie o kwotach rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów, które miały dotrzeć do Polski. Tak? No kwestia, czy dotarły. Rzeczywiście, bo oczywiście służby starały się od czasu do czasu przechwycić te środki, prawda? Aczkolwiek dobrze było, gdy one docierały, bo jak docierały, to można było iść tropem tych pieniędzy. Dlatego wielkie wpadki, zwłaszcza na kanale skandynawskim, pojawiły się dopiero w 86-87 roku. Tak? Wtedy nastąpiły też pewne zmiany wewnątrz opozycji w kraju, wewnątrz tej mainstreamowej opozycji solidarnościowej, mianowicie Wałęsa razem z Geremkiem i Mazowieckim skutecznie doprowadzili do sparaliżowania tymczasowej Komisji Krajowej. No, była to ta Solidarność podziemna. Komunistom zależało na tym, żeby to podziemie zlikwidować, przynajmniej to mainstreamowe podziemie, i żeby ich partner do rozmów funkcjonował na ziemię, czyli nie miał swoich tajnych kontaktów, prawda, oficjalnych, czy nieoficjalnych kanałów przesyłu pieniędzy, tylko żeby się wszystko odbywało drogą oficjalną. Prawda? Łatwiej jest z takim partnerem rozmawiać, staje się mniej groźnym przeciwnikiem. I to się stało po schwytaniu Bujaka początkiem 86 roku. Wałęsie się udaje wyprowadzić TKK z podziemia, powstaje wówczas tak zwana Teresa, Tymczasowa Rada Solidarności, później KKW i tak dalej, i tak dalej. Idziemy do Okrągłego Stołu. Istniały natomiast organizacje, które wywodziły się z Solidarności, ale funkcjonowały dalej w podziemiu, takie jak między innymi Solidarność Walcząca, prawda? I one wciąż otrzymywały to tajne finansowanie. Jest wiele źródeł finansowania Solidarności, podziemia, jakkolwiek to nazwiemy, bo były też grupy polityczne, takie jak KPN, prawda? Jak PPN. Związki zawodowe to jedno z tych źródeł. Było finansowanie ze strony amerykańskiego Departamentu Stanu, było finansowanie ze strony Kongresu, tak powstała taka instytucja National Endowment for Democracy w 1985 roku. Finansowało oczywiście działalność nielegalną, antykomunistyczną służby specjalne. I to nie tylko amerykańskie, ale także zachodnie, francuskie, etc., etc. Co więcej, służby specjalne dawały też osłonę kontrwywiadowczą tej działalności, czyli żeby prowadzić taką działalność na przykład z terenu Francji, to należało mieć zgodę oczywiście służb. No, trudno się spodziewać, żeby ktoś pozwolił na prowadzenie przemytu, jeżeli nie ma tutaj błogosławieństwa. To także bardzo kontrowersyjna sprawa, myślę, że która powinna być jakimś przedmiotem debaty publicznej, prawda? Bo koncentrujemy się na agentach bezpieki. Natomiast warto też zapytać po prostu o te kontakty na emigracji. Nie mówię, że to były kontakty, które prowadziły od razu do skorumpowania człowieka, ale one były, tak. Więc jeżeli chodzi o finansowanie, to warto jeszcze powiedzieć o takim źródle jak konta Banku Watykańskiego, poprzez które miano również przesyłać duże transze pieniędzy. No i niestety Watykan był bardzo dobrze infiltrowany przez służby komunistyczne, służby sowieckie, no wokół Watykanu, ale także wobec pewnej grupy paryskiej związanej z Piotrem Jeglińskim kręcił się ten słynny agent Turowski, prawda? I on był jednym z kurierów, którzy dowozili pieniądze do podziemia gdańskiego, bezpośredni kontakt z ruchem Młodej Polski, prawda? To jest jego ta rola, o której się mało mówi. Mówi się więcej o Smoleńsku, a mniej o tym, że dowoził pieniądze do liderów Solidarności. No właśnie, mnóstwo spraw jest do wyjaśnienia. Mm-hmm. Mnóstwo spraw bardzo tajemniczych, bardzo niejasnych, czekających na badacza. Być może będzie nim doktor Zyzak, który być może będzie ten temat drążył. Jest to dopiero, rozumiem, pierwszy krok w tym kierunku. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Amerykanów, tak? Bo mówimy o finansowaniu przez różnego rodzaju organizacje Solidarności, zwłaszcza tej Solidarności w okresie tak zwanej pierwszej Solidarności. Ale jaki był stosunek władz amerykańskich do tego procederu i w ogóle generalnie stosunek Amerykanów do ruchów opozycyjnych? To jest dosyć, pan kładzie na to dosyć mocny nacisk w swojej książce, bo to nie był taki jednoznaczny stosunek, prawda? On ewoluował. Mm-hmm. Stanowisko Amerykanów ewoluowało. Oczywiście taką cezurą jest oczywiście dojście Reagana do władzy.
Aczkolwiek w obozie samego Reagana zdania były na ten temat podzielone. Był oczywiście Departament Stanu, który z reguły, z zasady jest gołębi w stosunku do wspierania jakichś niezależnych ruchów opozycyjnych, antyreżimowych. Był Pentagon, który przynajmniej do pewnego momentu był zainteresowany wspieraniem takich przedsięwzięć. Był szef CIA William Casey, szefem Pentagonu wówczas Kaspar Weinberger. I ta współpraca, wspieranie zarówno emigracji, jak i podziemia w kraju bardzo dobrze się układa, powiedzmy, do 1985-1986 roku. Natomiast wówczas nastaje taka sprawa jak afera Iran-Contras. Ona powoduje przetrzebienie tego środowiska jastrzębi w administracji Reagana, prawda? Admirał Poindexter, który jest głównym doradcą do spraw bezpieczeństwa Reagana, prawda? Takim Brzezińskim, tylko że za Reagana, trafia przed komisję kongresową, podobnie Casey, który zresztą umiera wkrótce w 1987 roku. To samo Weinberger. Weinbergera dopiero uniewinnił w 1991-1992 roku George Bush, H.W. Bush. I wówczas do głosu przewagę uzyskuje środowisko gołębi. No i to jest niestety ten okres transformacji ustrojowej w Polsce, prawda? Czyli z zapleców Reagana nagle wychodzi właśnie George H.W. Bush, który reprezentował liberalne skrzydło Partii Republikańskiej i zaczyna prowadzić swoją politykę, przygotowuje się już do swojej kadencji prezydenckiej. Głos decydujący uzyskuje Departament Stanu. No i do gry z powrotem wchodzi Zbigniew Brzeziński, który zostaje zresztą doradcą George'a Busha, głównym ekspertem do spraw sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. No i to jest prawdopodobnie odpowiedź, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądała transformacja ustrojowa na skraju. No, robiło ją akurat to stronnictwo wewnątrz samej Partii Republikańskiej. Można powiedzieć, że mieliśmy trochę pecha, tak? Niestety taki dosyć nieszczęśliwy zbieg okoliczności w rozgrywkach politycznych za oceanem sprawił, że najnowsza historia Polski potoczyła się właśnie w ten sposób. Także tą konkluzją chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz dziękuję doktorowi Pawłowi Zyzakowi za spotkanie i do zobaczenia w najbliższym czasie.